Dobra. Co my tutaj mamy? Rafamka? No Rafamka, bo reszta to tragedia jedna wielka. A, panie Grzegorzu, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, stolejorzu. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi. No miałeś lepsze wybory, tyle ci powiem. To świetnie, ale tak wiesz, jeżeli mam być szczery, to ziom zachowuje się trochę... Jakby to powiedzieć, mało poważnie, nie? Nie do końca rozumiem, co chcesz tym zachowaniem osiągnąć, bo jeżeli... Nie chcę powiedzieć zabłysnąć, bo to nie o to ho... Zaistnieć czy coś, to nie tędy droga, nie? Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Oh my god. Auć. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. To nie wygląda zbyt dobrze. Czy żeby mieć czterech bohaterów na początku, trzeba tego badziewnego pasa wykupić? Tak, trzeba. Trzymam kciuki za ciebie, a dziękuję. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Boom! Czekolaka. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Czy my chcemy kota? Myślę, że nie chcemy kota. Że może chcemy, a nie będziemy tego frizować. Ani. Jak tam ustaweczki idą? No póki co nie najlepiej. Póki co tak 2 na 10 bym powiedział. Masz jakieś przypuszczenia, albo co byś chciał zobaczyć w następnym dodatku Hearthstone? A co mogę chcieć? Chciałbym zobaczyć fajne karty jedynie. Poza tym, żeby były fajne karty, nie mam jakichś większych wymagań. Trzeba chcę to zamrozić. Nie, nie chcę, bo jakichś murloków chyba szukamy. Znaczy, wiesz, co mogę chcieć zobaczyć, nie? W sensie, jakie odpowiedzi byś, jaka odpowiedź by cię usatysfakcjonowała? Czy to mój telefon? Fajny pomysł. A pewno telefony to raczej nie pisze. Blizzard powinien jakieś sensowniejsze nagrody za ustawkę dawać, bo tryb się sprzedaje, a ten ranking raczej nie ma większego znaczenia. No, nie wiem. Skoro tak mówisz, no to pewnie masz rację. Gdybyś nie miał racji, to byś tak nie mówił. Czy my cudujemy z tym?
Jest dobre, no. Może nie jest to najlepsze. Co tego sprzedać? Ale da z siebie wszystko. Nie, ani trochę mi nie przypomina Archera. Naprawdę dobrze ci idzie. Ktoś zapytał, czemu grasz cały czas w tego Hearthstone'a? Nie jestem pewien, ale może to, że jestem streamerem Hearthstone'a ma coś wspólnego z tym. Jak myślicie? Myślicie, że ma coś wspólnego z tym? Z tym, ale Hearthstone'a gra w Hearthstone'a? To powiedz, czemu nie ma racji. Ale kto? Ale powiedziałbym, że nieprzewidywalnie. Chodzi o zwiększenie nagród za ten tryb. Znaczy, chcesz, żebym uargumentował, dlaczego? Co? Bo ja w sumie nie wiem za bardzo, tak że powiedziawszy. Dlaczego uważam, że Blizzard nie powinien dawać większych nagród za ten tryb? A to możemy odwrócić pytanie i najpierw możemy się zastanowić, dlaczego miałby dawać większe nagrody za ten tryb? Bo wiesz... Nie ma problemu, mogę sobie trochę tam pogadać na różne case'y. Czy tam w różnych sprawach. Żeby nie używać gównianego języka. Luz bluz. Zróbmy tak. Pyku, pyku. Pyku, myku. Mogę sobie pogadać na różne tematy. Tylko jeżeli ja mam argumentować, dlaczego Blizzard coś tam, to niech najpierw mi ktoś powie, dlaczego ten Blizzard miałby zwiększyć te nagrody. No bo wiesz, takim logicznym stwierdzeniem każdego człowieka jest to, że coś tam powinno być większe, znaczy coś tam, co on dostaje, powinno być większe, nie? No pomijając pierdol na przykład, ale powinna być większa porcja na talerzu w restauracji, powinna być większa wypłata, powinna być większa nagroda, powinno być coś tam innego. Natomiast jeżeli działamy na zasadzie takiej, że to powinno być większe, w żaden sposób tego nie... Nie chcę używać słowa na A, bo to już się robi, zaczyna robić nudne. Ale w żaden sposób nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak by miało być. No to dlaczego ja mam się produkować, dlaczego by tak nie miało być? Jeżeli chcesz na przykład rozpocząć jakąś dyskusję, to śmiało. No tylko daj mi, wiesz, jakiś początek tej dyskusji, nie? Może i ty napiszesz, ja uważam, że Blizzard powinien dać większe nagrody. No to ja bardzo szybko mogę odpowiedzieć, a ja uważam, że nie.
No bo tak naprawdę ty nic więcej nie powiedziałeś i ja też więcej nic nie muszę mówić. Wybrałbym dokładnie tak. Mam nadzieję, że w miarę jasno przedstawiłem to, co chodzi mi po głowie. Jeżeli coś byłoby niejasne, można się zgłaszać listownie. Wtedy będziemy pisać jeszcze więcej. Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Tego raczej nie będziemy trzymać, to można go wypintolić. Na pewno byśmy chcieli zbufować tego. I co, zagramy tak, zagramy tak. O, niech będzie. Tu nic nie ma, co bym chciał, okej. W sumie gra się ten tryb o wiele dłużej niż normala i osoby, które grają za free są w plecy. Okej, okay. Znaczy... Tutaj faktycznie zagiełeś mnie, nie wiem co powiedzieć, bo... Nie powinna być, ponieważ mam sporą kolekcję i dlatego teraz jakiś nowy noob ma dostawać więcej ode mnie. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. Zobaczmy, czy dostaniemy ziombla. No ziombla nie dostaliśmy. To se sprzedamy. To se sprzedamy. To se flipniemy. To se kupimy. I co, gramy tego? Czy gramy ziomka od Murloków? Co ja zrobiłem? Wygrałem czy przegrałem? Zremisowałem. Zagram tego. Bo to se w sumie mogę w każdym momencie sprzedać. A to tak... Znaczy no tego mógłbym sprzedać teoretycznie. A dobra, zagrajmy tą kobrę na razie. Karamba, my friend, karamba. Cudowny dom na Lisińcu, 900 tysięcy. Ej, robimy zrzutkę? Kupimy sobie dom na spółkę, na streamie? Patrzcie, rzucimy się 900 tysięcy, a ja będę w nim mieszkał. Świetny pomysł. To było niezbyt fajne. Czy ty mi zabiłeś? A nie, nie zabiłeś. Void Lord. Całkiem fajna nagroda, tylko w sumie mi niepotrzebna. Widziałeś ten filmik, jak amerykański policjant zabija na śmierć czarnego, nieuzbrojonego kolesia? Nie. Nie widziałem. Swoją drogą zabija na śmierć. Bo jakby zabił na życie, to byłoby kozak. Daj numer konta, do najcika możesz wrócić. Nie ma problemu. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra. Nie no, nie kupujemy, tylko Void Lorda bez przesady. Tu nic nie ma. Jest Murlock. Jest drugi Murlock. Czy my chcemy tego Murlocka? Chyba nie. O, Murloki, dobra, to Hero Power wlatuje na pewno. Mam 23 życia, to przeżyję. Nie muszę niczego sprzedawać. Niech na razie zostanie. A może tego w sumie sprzedam?
Bo tak na dobrą sprawę, tak z tego zagram, to mam podobny efekt. A nie, no gorszy. Dobra, to niech na razie ten jeszcze będzie. Najgorsze to, że zaraz stream się kończy. A, faktycznie. Co robi to Hero Power? Kradnę pierwszego zabitego u przeciwnika ziomka. W sensie mobka. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. I have bad feelings about this one. Tak, no świetnie, kurwa, że wszystkie Divine Shieldy pozbijałem i żadnego nie zabiłem Urloka. Tego po prawej, coś klepnij z łaski swojej. No. Prawie. Dobra, leżuję. Nie ma tragedii. Dobra, zobaczmy. No śmiało, wynajmij sobie. My tu złapiemy coś fajnego. Nie mam brana, żeby tego kupować. Tego w ogóle nie mam. Whatever. Poisonek mały. Kurde, jeden poisonek wiosny nie czyni. Wybrałbym dokładnie tak samo. Dobra, wypieprzymy tego. No jest tu kilka opcji na złapanie trójki. Gitara. Czy my kupujemy tego? No nie ma rewelacji. Słuchałem ostatnio twojego filmu na kanale M. Krzyciński, jedna sprawa do posłuchania. A dziękuję. Bardzo mnie to cieszy. Chwilę. To sprzedam. Gram z ziomkiem co odpadł, więc bez spiny. Są drugie terminy. O, gitara. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. A co on tam ma, smoki? Komu ja chcę to dać? W sumie to nie mam pojęcia. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Mamy ta... chwilę. Mamy takie... Ale nie mam brana, kurde. Jakbym złapał brana, no to można by przymrozić. Dobra, no to w takim wypadku weźmy, zróbmy tak. Ja nie wiem, czy ja tych nie będę sprzedawał. To ich nie bufuję. Ale z drugiej strony nie ma sensu bufować tych. Dobra, masz.
Szczerze nie wiem, czy ja chcę. Znaczy tego mogę kupić. Znaczy ja chcę takich gagatków bez brana. A dobra, zobaczymy. Czy możesz mi powiedzieć nazwę gry w stylu Monster Train? Trochę boomer APM. No niestety, starość, nie radość. Stream na Twitchu. A no na Twitchu. Ty, ja tu tak lajtowo podszedłem do tematu, a tu chyba... No dobra, może nie pierdziel, ale... Ale blisko dosyć. Chociaż jak z tego nic nie wypadnie... Nie, nie wiem, co bym chciał wypaść, żeby ten... Żebym tu przegrał. Okay. Do usługi, omeczku. Top 3. No i teraz pytanie, no bo to na pewno kupię... Ale czy ja chcę tych kolesi? Nie wiem, po co mi oni w sumie. Co ten chłop ma? Mechy. No to dasz im popalić. Kolejny zadowolony gwinie. Kolejny zadowolony gwinie. Nie ma brana. Nie ma megazaura. Za to jest duży wpie złoty bran. W sensie. Więcej animacji, stary. Daj mi więcej anima... O, kurwa. Whatever. Broli pobrana. Oni nie wygrywają. Brana też by nie wygrał. No cóż.